Sensacja na ulicach Białegostoku. Tego jeszcze dotychczas nie było. Autentyczny, pierwszy na tym terenie egzemplarz polskiego Fiata 126 wywołał ożywione dyskusje. Malutkie to, ale zgrabne i chyba naprawdę solidne. Samochód mały, ale motoryzacyjne problemy duże. Niestety wszystko, co się porusza, musi się także psuć. O problemach białostockiej motoryzacji rozmawiamy z dyrektorem białostockiego TOS-u, inżynierem Waldemarem Jankiem. Tak, dyrektorze, pierwszy egzemplarz Fiata 126 Pekron już po ulicach Białegostoku zdaje się zrozumiał już prezentację. Wygląda na to, że wkrótce tych egzemplarzy tego Fiata będzie to znacznie więcej. Jak przedstawia się sprawa zaplecza motoryzacyjnego? Wszystko zrobimy, żeby obsługa dyskusja była właściwie postawiona, żeby klient niedługo czekał na naprawę, na tą obsługę, żeby był dobrze obsłużony jakościowo. Kierunki nasze są takie. Są przede wszystkim inwestować. I inwestować mądrze. Prawidłowo wykorzystywać obiekty. I duże rezerwy tkwią w obecnie istniejących obiektach podległych różnym przedsiębiorstwom. Mam na uwadze Automobil Klub Podlaski, mam na uwadze motozbyt, przemysł terenowy, gdzie zmianowość pracy jest jeszcze nie na właściwym poziomie postawiona. Tak, krótko mówiąc, panie dyrektorze, czy doczekamy się kiedyś w takiej sytuacji, że właśnie w lecie nie będziemy musieli tygodnia czasu czekać tutaj przed bramą pańskiego stosu, po to tylko, żeby wjechać na to środka i zrobić sobie bardzo prostą obsługę, czy naprawdę? Mam nadzieję, że tak. Jeżeli zaczniemy inwestować z tą siecią obiektów, będziemy nacisać równomiernie całe województwo. Jeżeli właściwie zorganizujemy pracę całego zaplecza, a mamy przypadki, gdzie sporo obiektów jest w ogóle niewykorzystanych albo budowanych z myślą do obsługi technicznej pojazdów, a wykorzystywane zupełnie dla innych działalności, powiedzmy w produkcji szafek odzieżowych. Takie się sytuacje zdarzają. Takie niestety się zdarzają. Na jakiegoś energicznego podejścia działaczy, zrozumienia, że